wiedzą Państwo, no wilki są dość trudne do obserwowania, więc trudno z własnego doświadczenia, chociaż ja się wilkami zajmuję 20 lat, opowiedzieć o ich behawiorze. Dlatego staraliśmy się użyć jakichś nowych technologii i tu nam pomagają wideopułapki. Zakładamy takie specjalne kamery, które są wyzwalane za pomocą obiektu, który jest ciepły i się rusza, i w związku z tym jesteśmy w stanie zarejestrować także sposoby, dzięki któremu wilki się komunikują. Także ja się troszeczkę z tej sceny odsunę. Państwo sobie zapewne wyobrażają, że wilki komunikują się ze sobą za pomocą dźwięków, li tylko, tak? Czyli jaki dźwięk wydają? Oczywiście, tak, oczywiście, tak. I to jest niestety wina Hollywood. Znaczy, głównie jak się zobaczy jakiś film o wilkach, to tam wszystko wyje jeszcze na tle księżyca i wygląda na to, że wilki i poza księżycem, jeżeli go nie ma, no to milkną i właściwie już się nic nie dzieje w lesie. Ja Państwu pokażę, że tak się nie dzieje, natomiast będę do tego wykorzystywał różne takie urządzenia, między innymi ten głośniczek. Wilki są bardzo szeroko rozpowszechnione na świecie. Znaczy, my mamy je na całej półkuli północnej, od Meksyku aż po północną ziemię Baffina i tak dalej, po Grenlandię. W Euroazji również, w całej Europie występował, ale występuje też, jak się okazuje, to co Państwo widzą na dolnym obrazku, w północnej części Afryki, co udowodniły, co pokazały właściwie badania genetyczne. Także coś, co nam się kiedyś wyglądało takim przerośniętym, wydawało nam się przerośniętym szakalem, okazuje się, że jest genetycznie wilkiem. Z mojego punktu widzenia, jak ja patrzę na wilki nasze tutaj europejskie, no to jest to, jak na klub kopediowy przystało, taki żarcik. Dlatego, że one są niewielkie. Jak Państwo pojadą na przykład do Indii albo właśnie do owej Afryki Północnej, to zobaczą Państwo małe, chude wilczki. Ale jak Państwo pojadą na północ, to zobaczą Państwo wielkie wilki, które są umoszczane biało, wyglądają jak niedźwiedzie polarne i ważą czasami, ich masa ciała dochodzi do 80 kg, czyli są ogromne. Ale polują również na duże ofiary. Te wilki, które występują w Polsce, to takie jak te na obrazku. Tutaj nasz znajomy czaił się, żeby sfotografować bieliki, wyrzucił tam jakieś mięso i przyszedł wilk. Ku zaskoczeniu fotografa, jest to zdjęcie zrobione w Lasach Wałeckich. Lasy Wałeckie to jest około dawnego poligonu Borne-Sulinowo. I tutaj jest ciekawa historia, dlatego że wilki tam nie występowały przez wiele lat, dlatego że ludzie je wystrzelali. Dzięki objęciu ochroną gatunkową wilka w 1998 roku w całej Polsce, wilki zaczęły powracać stopniowo do Polski zachodniej. I teraz eksportujemy wilki także do Niemiec i nasze wilki pojawiają się ostatnio w Holandii i w Danii. Więc wyobrażacie sobie Państwo te wszystkie duże drapieżniki pośród pól tulipanów. Nasza zasługa właśnie. Co to są wilki? Wilki to są zwierzęta socjalne. To nie jest tak jak ryś czy niedźwiedź, które są właściwie, oba te gatunki są samotnikami. Wilki żyją w rodzinach. To, co my nazywamy potocznie watahą, to jest taka brzydka kalka z gwary łowieckiej, to jest rodzina, grupa rodzinna. Skąd się wzięła to określenie wataha i to takie niezrozumienie, czym jest tak w istocie rzeczy grupa wilków? Ano z tego, że badania pierwsze prowadzono w ogrodzie zoologicznym w Bazylei. Pan się nazywał Rudolf Schenkel. Powkładano do niewielkiego wybiegu wilki, które się nie znały. I to były dorosłe osobniki. No to mniej więcej tak, jakbyśmy sobie wyobrażali albo udawali, że wiemy, co się dzieje w grupach rodzinnych ludzi, obserwując mężczyzn w więzieniu. No to oczywiście, że się biją. Oczywiście, że ustalają hierarchię. Oczywiście, że jest jakiś osobnik, którego możemy nazwać Omega, ponieważ on ciągle dostaje. I jest jakiś szef, jakiś alfa, który jest po prostu najsilniejszy. No i tak się ludziom wydawało, że one tak ustalają tą hierarchię, ciągle się bijąc. Ale potem obserwacje prowadzone na wolności pokazały, że to naprawdę są grupy rodzinne. To jest ojciec, matka i dzieci najczęściej. I to dzieci z poprzedniego roku, no i te najmłodsze z obecnego roku. Także właściwie naturalna hierarchia polega na tym, że te najbardziej doświadczone życiowo, ale też najbardziej dorosłe i posiadające dzieci osobniki przewodzą całej grupie. I to i ojciec, i matka. To jest bardzo taka zgrana rodzina. Para alfa, którą tak kiedyś określano, czyli właściwie grupa rodzicielska, tata i mama można powiedzieć, kierują życiem grupy.
One ustalają, co się dzieje, kiedy idziemy na polowanie. Oczywiście mama ma tutaj wiele do powiedzenia, dlatego że to ona wybiera miejsce na norę. W naszych szerokościach geograficznych to się wydaje banał. No właściwie jedzenie jest dookoła, nie trzeba nigdzie pójść. Natomiast są wilki, które występują w północnych częściach Ameryki Północnej, gdzie mamy migrujące ofiary, na przykład karibu, które zimuje w jednej części kontynentu, ale potem na wiosnę idzie na północ. I wtedy tam trzeba założyć miejsce, w norę, w takim miejscu, gdzie będzie wtedy pokarm. To jest ogromna odpowiedzialność. Proszę sobie wyobrazić, że terytoria tych wilków tam są kilkanaście tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest kolosalny wymiar. Oczywiście starsze potomstwo pomaga trochę samicy i samcowi, tej parze rodzicielskiej, w wychowie potomstwa. No ale jak to nastolatkowie? No raz te dzieci przypilnuje lepiej, raz gorzej. Ja tu Państwu pokażę takie bardziej budujące przykłady, ale proszę mi wierzyć, że niektórzy opiekunowie są tacy bardziej rozrywkowo nastawieni, się dziećmi nie interesują. Natomiast szczeniaki zawsze mają specjalny status. Teraz mamy właśnie mniej więcej o 60% więcej wilków w Polsce, ponieważ mniej więcej 1 maja przyszły we wszystkich grupach rodzinnych, albo przynajmniej w większości, na świat szczenięta. W każdej grupie przychodzi ich mniej więcej 6 do 8, więc teraz te dzieciaki leżą gdzieś tam w norach i marzną. Tak wygląda przechadzka wilków zimą. Proszę zobaczyć, no idzie z przodu jakiś szef, mama albo tata, reszta idzie za nim, rozgląda się, spokojnie wkłada łapę w łapę w odbicia swoich rodziców. A trzeba się nachodzić, dlatego że w Polsce terytoria wilków średnio to jest na nizinach około 250 km2. W górach trochę mniej, ale proszę się tutaj przyjrzeć mapie. To jest wszystko 3D. Gdybyście Państwo te góry wyprostowali, no to tak naprawdę mielibyście bardzo zbliżoną powierzchnię. Tu taki przykład terytorium wilczej grupy rodzinnej, która była badana za pomocą takich specjalnych nadajników naczepianych na obroże. Wilk został odłowiony w ten sposób, że był znaleziony we wnykach założonych przez kłusowników. Ludzie z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego go uwolnili i założyli mu obroże, żeby się dowiedzieć, czy on w ogóle przeżyje, bo był trochę poraniony. Okazuje się, że świetnie sobie dawał radę. Nazwano go Szczęściarz. I zaczął sobie chodzić. To jest właśnie poligon Drawski. Tam, gdzie nasze dzielne wojsko ćwiczy razem z kumplami z NATO, jeżdżą czołgami, jakieś helikoptery tam latają, grają i duży hałas. Ja, żeby się tam dostać, to muszę przejść specjalne szkolenie u jednego podchorążego, który mi mówi, że jak zobaczę minę, to mam jej nie podnosić. No takie rzeczy. No i generalnie, jak widzę czołg, to żebym się z nim nie zderzał. Ale wilki sobie tam żyją cały czas. Dlaczego tak jest? Dlatego, że poligony wbrew pozorom są dość spokojne. Tam jest tak zwane pole robocze, gdzie się rzuca te wszystkie miny, bomby i inne takie rzeczy. Natomiast dookoła jest las, do którego ludzie nie powinni wchodzić. Przynajmniej za wejście to jest 5000 mandatów. I faktycznie jest tam mniejszy ruch. I one się doskonale tam czują. Jedzenia jest mnóstwo. Tam też jest jedno z reintrodukowanych stad żubrów. I szczenięta, które tam widzieliśmy, wilczej grupy rodzinnej, były dokładnie 500 metrów od wypoczywającego stada 30 żubrów. Także totalna, świetna koegzystencja. A kilometr dalej chłopaki biją się czołgami. Także jest super. I to jest 300 km2. Jakby to tak nastawić na mapę Warszawy, to proszę zobaczyć. To jest cała Warszawa. Tutaj jest w środku zaznaczone nora naszego tego parlamentu. Także zobaczcie, no to nie tylko Warszawa, ale też przyległości. To jest ogromny teren i to jest teren, w którym jest jedna grupa rodzinna. Czyli tak powiedzmy sobie 6 dorosłych wilków i szczenięta. Naprawdę niewiele, bo Warszawa ma trochę więcej osób, jak Państwo pamiętają. To użytkowanie przestrzeni oczywiście nie jest równomierne. Państwo widzieli, że te kropeczki, to jest tak mniej więcej co godzinę lokalizacja wilka, pojawiają się z różną gęstością w różnych miejscach. A to dlatego, że też te wilki w różny sposób ten teren użytkują. I one się przemieszczają bardzo na duże odległości, no średnio 23 km na dobę, ale czasami samiec w zimie to i 70 robi w obrębie tego swojego terytorium. Ale oczywiście jak odchodzi od grupy rodzinnej młody osobnik, no to przejdzie i ponad 1000 km. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. To jest z innej grupy rodzinnej, też w Lasach Wałeckich, w Puszczy Drawskiej. To jest obrazek z zimy. Czyli zabijamy jelenia, siedzimy tam, powiedzmy sobie,
dwa dni, idziemy znowu 70 km, coś tam jemy i tak dalej, i tak dalej. To jest samiec, dorosły, ojciec. Przychodzą na świat szczenięta i codziennie porządny ojciec przynosi tą sarenkę do domu. Dlatego, że tam siedzi wilczyca, która jest głodna. Przez 3 tygodnie ona musi karmić szczenięta, które jak Państwo mają psy, to wiedzą, że one się rodzą ślepe, głuche. Kilka tygodni zajmuje, zanim one dojdą do siebie. U wilków troszkę szybciej niż u psów, ale mimo wszystko przez ten pierwszy okres newralgiczny dla ich rozwoju matka musi się nimi bardzo troskliwie opiekować. No i oczywiście nie może chodzić na polowania, ona wtedy bardzo chudnie. No i ojciec, porządny ojciec rodziny, dokarmia ją. I proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Po kilku tygodniach szczenięta wychodzą z nory. Nora wygląda tak. Jest taka dziura w ziemi o średnicy 50 cm mniej więcej, także człowiek mógłby się tam wczołgać. No i w środku są szczenięta. Tą norę głównie kopie samica. Czasami w zaawansowanej ciąży. Także to bardzo jest pracowita samica, jak Państwo widzą. Widać, że samica i widać, że zapracowana. To jest znowuż wilczyca, którą sfilmowaliśmy na innym poligonie, w Borach Dolnośląskich, na poligonie świętoszowskim. Na nieszczęście podczas jakichś działań wojennych ten las się podpalił. I cały ten las spłonął. Razem z tą norą. Ale wilczyca sobie wykopała wtedy nogę. Ale co się dzieje, kiedy nie można wykopać nory? No są takie tereny, gdzie jest podmokło po prostu. No i wykopiemy dziurę, to od razu jest tam woda. Tak jak na Biebrzy. Proszę zobaczyć, tu są szczenięta pod takim wykrotem na lekkim wywyższeniu, które jest w środku bagien. To zdjęcie zostało zrobione przez ornitologa, który starał się znaleźć jakieś sowy, no i wyszedł sobie na jakieś suchsze miejsce w bagnach biebrzańskich. Okazuje się, że tam leżą szczenięta pod wykrotem. Oczywiście zwiewał stamtąd po zrobieniu zdjęć bardzo szybko. To nie jest jedyny taki przypadek. My w Borach Dolnośląskich mieliśmy też w niektórych miejscach wilczyce, które w jakiejś stercie gałęzi na przykład miały szczenięta w tym pierwszej fazie. Także widać, że nie wszystkie wilczyce lubią sobie wykopać norę, ale większość tak. Podobnie jest też w górach. Ja jestem góralem z Beskidu Żywieckiego i tam nor żadna wilczyca nie wykopie. Ano dlatego, że tam są skały. Po 10 cm kopania macie wielkie głazy i macie skały. Nie da się tam niczego wykopać, chyba że się ma dynamit. Wilki nie mają, w związku z tym albo wykorzystują wykroty, albo jakieś uchyłki, skał i tego typu obiekty. A jak się zachowują szczenięta przy norach? No czasami uda nam się norę znaleźć. Przychodzimy tam, nie wiem, 2 miesiące wcześniej, zostawiamy fotopułapkę, no i przychodzimy pół roku później. Na szczęście nowa technologia jest pomocna, baterie wystarczają. I czasami udaje nam się szczenięta sfilmować. One się tam czują doskonale. Jak Państwo widzą, to nie jest żaden cudowny las, to jest po prostu młodnik sosnowy. Też niedaleko poligonu, tym razem innego, poligonu Nadarzyckiego. To jest poligon tym razem lotniczy. A one po drugiej stronie jeziora, słuchając tych wszystkich F-16 i zrzucania bomb, wychowują sobie szczenięta. Jak Państwo widzą, one się doskonale czują, ale to jest też taki okres dla nich bardzo niebezpieczny, dlatego że one zaczynają odchodzić od tego miejsca, gdzie się wychowały, do takich miejsc, które naukowcy nazywają rendezvous sites, czyli takie miejsca odpoczynku, to zazwyczaj pod jakimiś nisko ugałęzionymi drzewami, jakieś małe polanki, no i tam dzieci rozrabiają. Oczywiście, jeżeli mamy do dyspozycji podrośniętego syna albo córkę, to możemy z nimi zostawić takiego opiekuna, który będzie je potem zbierał. No, wygląda to mniej więcej tak. Dzieci poszły gdzieś, rano trzeba je pozbierać. To jest Puszcza Notecka. Widzą Państwo, że to jest taki podrośnięty z przodu zeszłoroczny wilk, który prowadzi 7 szczeniąt w lipcu. Dlaczego tak się dzieje? Puszcza Notecka jest przeraźliwie sucha. To są sośniny na prawie takich sandrowych piaskach i od czasu do czasu są jakieś takie poidła, zbiorniki przeciwpożarowe, gdzie przychodzą zwierzęta i piją wodę. No i te szczeniaki z miejsca, gdzie odpoczywają, dochodzą do tego wodopoju mniej więcej kilometr. Tam oczywiście się napiją i chciałyby tam zostać, ale to jest zaraz koło drogi szutrowej, którą właściwie jeżdżą ciężarówki. Także ten dorosły wilk idzie po nie, zgarnia je wszystkie i zaprowadza do miejsca, gdzie one powinny się czuć bezpiecznie. To zdjęcie
dokładnie z tej samej watahy, tylko rok wcześniej. Jak Państwo widzą, szczeniaki doskonale się czują, wypoczywając sobie na środku leśnej drogi. No i takie obrazki można teraz w polskich lasach, szczególnie w Polsce Zachodniej, zobaczyć. Także jak Państwo pójdą gdzieś spacerkiem wieczorem, to proszę się rozglądać. Jeżeli gdzieś zobaczą Państwo grupę szczeniąt, to proszę pomachać i iść w drugą stronę. W okresie życia szczeniąt no są jakby takie dwie cezury. Znaczy, pierwsze to jest taki okres socjalizacji, kiedy one wychodzą z nory, czyli już zaczynają się poruszać i zaczynają się zapoznawać z innymi członkami grupy. To trwa tam kilka tygodni. Natomiast potem jest taki okres dojrzewania i on trwa mniej więcej 22 miesiące. Oczywiście są takie osobniki, które są jakieś szczególnie uparte albo niegrzeczne. No, wśród nastolatków też są takie osoby. No, skończy 14 lat i już ucieka z domu. Tak? No, wśród wilków też są takie osobniki. Ale zazwyczaj dopiero w drugim roku życia wilki odchodzą od swoich rodziców i szukają swojego własnego szczęścia. No ale do tej pory to wygląda niestety tak. Znaczy szczeniaki plączą się po tym lesie, jak Państwo widzą, czasami w dzień. No i czasami zobaczą fotopułapkę biologa, za którą on wydał pieniądze z grantu, a one zaczynają je zjadać. Na szczęście mamy te fotopułapki w metalowych puszkach. To się sprawdza przy wilkach, przy niedźwiedziach się nie sprawdza. No, następny filmik był z panią na motorku. Także to naprawdę jest duża koegzystencja. Oczywiście wilczki już zdążyły w tym czasie schować się w gęstym błonniku. Szczenięta generalnie są bardzo podatne na różne negatywne czynniki. Tak się mówi, że wilki nie mają żadnych wrogów naturalnych. No to bzdura. Oprócz oczywiście człowieka, który też przecież jest częścią natury, no to mamy jeszcze różne pasożyty i choroby. Nosówka, parwowiroza, mamy świerzbowca. No to wszystko, na co my szczepimy szczenięta, dotyka szczenięta wilcze. Tak? Znaczy nasze psy są zabezpieczone, chodzimy z nimi do lekarza weterynarii, dajemy im różne obroże na pasożyty. Niestety wilki od tego cierpią. No i widać, że na przykład w Puszczy Białowieskiej to tam średnio no, dwa szczeniaki dożywają do zimy. W Beskidach mniej, no bo jest chłodniej. U nas na przykład, ja właśnie przyjechałem dzisiaj z okolic Żywca, bo tam mieszkam, to jeszcze śnieg leży na szczytach niektórych gór. Tam jest bardzo zimno. Także niestety przeżywalność jest niewielka, ale w Polsce Zachodniej, gdzie jest cieplej, ta przeżywalność jest ciut wyższa. To zdjęcie zrobiłem też w Puszczy Noteckiej. Jak Państwo widzą, ten szczeniak bawi się na takiej no, dość, jak Państwo widzą, uczęszczanej drodze leśnej. Czyli to też jest dla niego niebezpieczne. I mieliśmy takie przypadki, że one były potrącane przez samochody wywożące drewno z lasu. Także to ciekawe życie. Jeżeli taki szczeniak dorośnie, w drugim roku życia zaczyna już szukać partnera do rozrodu, zaczyna się rozglądać za własnym terytorium i wtedy jest w stanie przejść ogromne odległości. Mieliśmy taki przypadek, że wilk, którego nasze znajome w Niemczech, na Łużycach, w okolicach Zgorzelca, ale po niemieckiej stronie wyposażyły w obroże, przeszedł w przeciągu 4 miesięcy 1400 km. Przeszedł całą Polskę, poszedł na Białoruś, na Litwę, wrócił na Białoruś i słuch po nim zaginął. No, że przypuszczam, że leży gdzieś tam przed kominkiem teraz. Oczywiście wilki to są drapieżniki, tak? To są zwierzęta, które polują głównie na duże ssaki roślinożerne, na łosie, sarny, jelenie. No żubry są troszeczkę ciut dużawe, ale jakby się tak skupiły, to pewnie by i upolowały żubra. Są takie grupy w Buffalo National Park w Kanadzie, gdzie polują na bizony leśne. Da się? Da się. Ale trzeba mieć ze 20 wilków w jednej gromadce, żeby dać radę. Ale na przykład jeszcze dalej na północ na woły piśmowe polują. Także na całkiem duże ofiary. Ale nasze wilki polskie od czasu do czasu polują także na bardzo dziwne ofiary. Na przykład chętnie przekąszają bobrami. I proszę sobie nie wyobrazić, że one pływają przez jeziora i gdzieś tam nurkują za nimi. Nie, nie, nie. Bobry od czasu do czasu muszą wyjść z tej wody, żeby sobie jakieś drzewo ściąć, albo się też przespacerować, znaleźć inny potok. I to jest czas dla nich bardzo niebezpieczny. I czasami biomasa pokarmu, czyli kilogramy pokarmu, to jest w diecie wilka ponad 10%. No jak Państwo sobie wyobrażą, że bóbr jest jednak dość niedużym zwierzęciem, to tych bobrów naprawdę trzeba sporo zjeść, żeby...
ale jest tłusty, tak. Ale jak tak się przypatrywałem bobrom czasami, to one są, taka masa ciała jest zbliżona do sarny, bo to około 20 kg, te duże bobry mogą naprawdę być porównywalne. Także ja się wcale nie dziwię, że się łakomią, aczkolwiek bobry są niebezpieczne, one się potrafią odgryźć, co widać na drzewach. Oczywiście wilki muszą się komunikować między sobą i tutaj oczywiście tych dróg komunikacji jest kilka i one są różnorodne, dlatego że no co innego przekazywanie informacji na krótką odległość, kiedy widzimy drugiego wilka, tak? A co innego, jeżeli ten wilk jest na przykład 10 km dalej, no wtedy no zupełnie innych dróg komunikacji musimy użyć, tak? Jeżeli mamy blisko wilka, no to możemy użyć mowę ciała. Podobnie robimy my. Jakiś taki gest jest oznaką agresji. Jeżeli wyszczerzymy zęby, wykrzywimy twarz, to od razu wiadomo, że jesteśmy wkurzeni. Jeżeli się uśmiechamy, wargi są do góry, to pomimo odsłonięcia zębów, to każdy wie, że jednak żywimy do niego całkiem inne uczucia. I podobnie jest u wilków. Badacz wilków, on się nazywał Eric Zimmern, robiąc taki etogram, obserwując zachowanie wilków, pokazał, że no jest taki gradient mimiki. U państwo u góry, w lewym górnym rogu widzą wilka zrelaksowanego, natomiast na prawo odchodzi oś agresji, a na dół oś strachu. I państwo widzą, że to zupełnie inaczej wygląda, tak? Jeżeli zęby są wyszczerzone, ale uszy postawione, to wiadomo, że to jest ktoś, kto grozi, kto jest wkurzony. Natomiast jeżeli nawet odsłania zęby, ale uszy ma po sobie, no to raczej jest to taka agresja, ale wynikająca z obrony, taki strach. Także każdy z nas, kto widział psa i widział, jak się zachowuje na przykład w stosunku do innego psa, to wie, o co chodzi. Wie, że pewne gesty psa oznaczają komunikat, nie podchodź, albo ja się boję, albo bronię potomstwa. To od razu widać. Podobnie jest oczywiście także w postawie całego ciała. No jeżeli dodamy to, że on siedzi na fragmencie jakiegoś mięsa, jest wkurzony, jednocześnie ma uszy postawione, wie, że podchodzi do niego coś niebezpiecznego, ale chciałby obronić to, co jest dla niego cenne, czyli ten kawałek mięsa. No i tutaj nie ma złudzeń. Każdy z nas nawet odczytałby taki komunikat. Podobnie jest przy takich interakcjach, kiedy one się spotykają. Zawsze widać, który osobnik jest dominujący, tak? Który tam rządzi, ten, który ma bardziej postawiony ogon, jest wyprostowany, a ten, który się tak trochę łasi i zaczyna podlizywać, to jest ten, który jest podporządkowany, który stara się pokazać, że no, nie zagrażam ci, albo jestem podporządkowany. No ale to jest jednak taki komunikat na krótką metę. Jak dać znać innym wilkom, że to terytorium, które ma powierzchnię 300 km2, jest zajęte? No przecież nie możemy podchodzić do każdego wilka, bo już nie wiemy, kiedy on się pojawi, i szczerzyć do niego zębów. No już życie można stracić. Cóż, mamy takie informacje zapachowe. To dla nas się może wydawać odstręczające, ale my sami też posługujemy się zapachami. Teraz oczywiście raczej ten zapach się nazywa Channel 5, albo jakiś tam Brutal, czy coś takiego, prawda? Natomiast wilki robią to samo, one same pachną. I te zapachy to są nie tylko za pomocą odchodów czy moczu, ale także pomiędzy opuszkami palcowymi są gruczoły, które pozostawiają ślad zapachowy, jeżeli wilk zaczyna na przykład drapać grunt. Co ciekawe, zazwyczaj znakowanie, które oznacza zajętość terytorium, jest wykonywane przez osobniki dorosłe, czyli parę rodzicielską, natomiast wszystkie inne wilki to po prostu sikają. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia. To wygląda dość specyficznie, dlatego że one znakują w jakichś konkretnych miejscach. W takich, gdzie jest największe prawdopodobieństwo, że jeżeli jakiś inny wilk przyjdzie, to tamtędy się będzie przemieszczał. Czyli bardzo często na drogach leśnych, na skrzyżowaniach leśnych, tam będziemy te znakowania widzieć. Te znakowania są bardzo różne i czasami one mają także dodatkowe przesłanie. Otóż można tam wyczytać informację, czy jest samica gotowa do rozrodu. Czy jest tu dominujący samiec? Czy jest tu na przykład samica, którą warto poderwać? Jeżeli jesteśmy młodym samcem, no to możemy się rozglądać za partnerką i vice versa. Czy partnerka, która tam wilczyca młoda się akurat zapodziała w jakimś lesie, może tutaj znaleźć jakiegoś partnera? Te wszystkie informacje są zawarte właśnie tu. Proszę zobaczyć to zdjęcie po prawej stronie. Tam są ślady krwi. Podczas okresu godowego, podczas cieczki, samica także wydziela takie odrobiny krwi. I to od razu jest także sygnał nie tylko wizualny, ale i zapachowy. I jak to wygląda? No proszę zobaczyć, tu w lecie podchodzi samica, mniejsza, nóżka do przodu,
od razu widać, że to samica. Samiec. No kawał chłopa, prawda? Nóżka do tyłu. Od razu wiadomo, co jest samicą, a co samcem. A jak wygląda drapanie? No każdy, kto ma psa, to widział. No i to jest nie tylko gest. To jest gest może dla jakby czytelny dla osobnika, który jest przy tym wilku. Natomiast ten ślad zapachowy, który jest zostawiony, jest czytelny dla następnego osobnika. Te ślady zapachowe są pozostawiane w bardzo dziwnych miejscach. Myśmy kiedyś, no Państwo widzą, na drogach, na skrzyżowaniach, ale tutaj jest taki kamień, który się nazywa na męża i żonę. To jest Puszcza Rzepińska. Drogi tak są oznaczone. Mąż i żona dlatego, że rośnie tam sosna spleciona z bukiem, która jest po prostu tak nazwana. No i leśnicy, żeby sobie ułatwić rozpoznawanie terenu, nazwali drogę na męża i żonę. No i myśmy tam zawyli do wilków, żeby usłyszeć odpowiedź. Nic nie usłyszeliśmy, ale jak przyjechaliśmy następnego dnia, to na tym kamieniu na męża i żonę była bardzo piękna, bardzo pachnąca kupa. Myślę, że to był jakiś taki message do nas, żebyśmy już więcej się tam nie pamiętali. Naukowcy oczywiście, jak mają taki problem pod tytułem znakowanie, to od razu jakiś model by chcieli wymyśleć i proszę im uwierzyć, że jest nawet model do rozmieszczenia wilczych kup w terenie. Ja wiem, że my się dziwnymi rzeczami zajmujemy, ale no wiecie, z czegoś trzeba tą habilitację zrobić, nie? Wyobraźcie sobie terytorium. No i mamy taki koncept. No co zrobić, żeby dać znać innym wilkom, że nie mają tu wchodzić? No są takie dwie teorie. Amerykanie mówili, no tak, te wilki właściwie co tydzień chodzą dookoła tego terytorium i sikają tam, i tam kupy zostawiają. I po prostu to tak idzie, że hej. No i co? Nic się nie pojawiło. A tyle pracowałem nad tym. O, jest. Dobrze. Idzie, sika. To już umarł z odwodnienia, no ale sika dalej. Najprościej sobie wyobrazić. Terytorium ma 300 km kwadratowych, a wy codziennie sikacie, tak? No mniej więcej w trzecim dniu tej całej eskapady umieracie z głodu, tak? Bo nie macie czasu polować. Prawdopodobnie dzień wcześniej i tak umrzecie z odwodnienia. No właściwie wygląda to bez sensu, prawda? No to Europejczycy, i muszę powiedzieć, że to byli koledzy z Instytutu Biologii Ssaków, pan Białowieży, wymyślili inny model. On się nazywał po angielsku hotspots, czyli takie znakowanie miejsc najważniejszych. I to faktycznie się sprawdziło. Jak oni zobaczyli, gdzie najczęściej wilki zostawiają odchody, to się okazuje, że w takich miejscach, które są najważniejsze. Ale co to są te najważniejsze miejsca? Otóż najważniejsze to są strefy centralne, a te strefy centralne to są zazwyczaj zlokalizowane w pobliżu miejsc rozrodu. No i proszę zobaczyć, tu jest nora. Tym razem jedna z grup rodzinnych, którą filmowaliśmy na Pomorzu. Widać, że tam jest piasek wyrzucony z otworu. To jest jeszcze przed okresem rozrodu. Przychodzi wilk. I sik. Czyli od razu znakuje takie miejsce, które jest najważniejsze. I każdy następny wilk, który tam przyjdzie, nawet niespokrewniony, będzie wiedział, oho, to jest takie miejsce, gdzie lepiej nie pałętać się, bo tutaj najczęściej te wilki przychodzą. Te, które mieszkają tutaj. No i następna sytuacja. Też nora, tym razem w jednej z grup rodzinnych w Borach Dolnośląskich. Też wilk, który przychodzi. Zobaczcie, on tak będzie charakterystycznie wciągał powietrze, podwijał trochę wargi i potem sikał. Dlaczego on tak podwija wargi? Tutaj na podniebieniu ma coś, co się nazywa organy Jacobsa. Tam musi się dostać pewien taki element chemiczny, żeby on jakby lepiej odbierał te sygnały chemiczne. Tam sikał wcześniej lis. On chciał go odstraszyć. Lisy są niebezpieczne z tego powodu, że zostawiają różne pasożyty i no, też są pewnym źródłem chorób, więc wilki raczej jak je widzą, to je przeganiają. Najczęściej też je zabijają. No ale to, co zostawił ten wilk, czyli znakowanie moczem, to jest sygnał oczywiście dla innych wilków, żeby, broń Boże, tam się nie pałętać. Oczywiście wilki także komunikują się głosem. I to nie jest tylko wycie. Jak Państwo mają psy albo mają z nimi jakiś kontakt, to wiedzą, że one też popiskują, warczą, poszczekują, skomlą. I te wszystkie dźwięki to są dźwięki, które oczywiście także wydają wilki. Natomiast te dźwięki są troszkę inne. Szczekanie wilków to jest takie... Jak się słyszy, takie...
ze strony wilka, to trzeba się odwrócić i iść w drugą stronę. Natomiast psy to zazwyczaj jazgoczą, dają znać o swojej obecności i wkurzają sąsiadów. Natomiast w przypadku wilka to jest wyraźny sygnał. Masz odejść. Ja postaram się jakoś teraz uruchomić to moje urządzenie tutaj. Bo się zacznie koncert. Dobrze. Zobaczcie, to jest ojciec, który podchodzi do miejsca, gdzie jest Nora. Piszczy, tak? Tam bardzo wieje, więc ten dźwięk jest słaby. Ale on, żeby wywabić te szczenięta z nory, do nich popiskuje. To samo się dzieje, gdy jest samica w norze. On też najpierw podchodzi i popiskuje. Ale oczywiście dźwięk, który one by chciały przekazać na jakąś większą odległość, no to oczywiście musi być coś innego niż popiskiwanie. I tu mamy to kanoniczne, to piękne wycie. I to wycie ma dwa znaczenia. Amerykanie w tych swoich pierwszych badaniach publikowanych w latach 70. twierdzili, że no, wilki głównie wyją podczas okresu ugodowego, no bo wtedy takie są lekkie naparzanki, a poza tym to one wyją głównie po to, żeby odstraszyć intruzów od swojego własnego terytorium. I tu niespodzianka, oczywiście jest to jakby taka jedna z funkcji, ale okazuje się, że rzadziej używana. Najczęściej to jest komunikat pomiędzy członkami tej samej grupy rodzinnej. To jest kontakt samca z samicą, szczeniąt z matką i tak dalej. Czyli najczęściej komunikują się pomiędzy członkami tej samej grupy rodzinnej. Czyli jest to najczęściej taki właśnie takie zawołanie: kochanie, gdzie jesteś, przyniosłem pyszny obiad. Panie zapewne też to codziennie słyszą, prawda? Tak. No i tutaj mamy taki przykład wilka, który przyszedł i do miejsca, gdzie są szczenięta. No, rozgląda się, nie ma. On wyje do szczeniąt. Te szczenięta potem mu odpowiadają i on do nich podchodzi. I za każdym razem to wygląda podobnie. Dlaczego? Dlatego, że one, gdy wyjdą już z tej nory, no to tak jak Państwo widzieli wcześniej, pałętają się po całym lesie. Także potem, żeby znaleźć te wszystkie maluchy, trzeba się trochę nawyć. I co ciekawe, dzięki temu my jesteśmy w stanie potem je wykryć. No ale druga funkcja jest taka, że oczywiście odstraszamy także intruzów. No i to jest taki słup ogłoszeniowy, można powiedzieć. One wyją, żeby powiedzieć, to terytorium jest zajęte i nie podchodźcie tutaj. I to jest informacja, którą mogą przekazać nawet na odległość 10 km, czyli całkiem daleko. Kiedy wilki wyją? Wszyscy mówią do księżyca. No, niekoniecznie. Czasami wyją nawet w dzień. I najczęściej, jak Państwo zauważą, to wyją w dzień w takich miesiącach letnich. Ano dlatego, że wtedy te szczenięta, które się chcą bawić, wyją do siebie, a także wyją do rodziców, bo się nudzą. I jak się idzie czasami w sierpniu albo we wrześniu przez las w Polsce Zachodniej, to można takie śmieszne, skowyczące wycie cichutkie usłyszeć. To nie jest jakiś lisek czy słówka, to może być wilczek. Proszę zobaczyć. Ale gdzie one wyją? No się okazuje, że najczęściej wyją także w pobliżu tej strefy centralnej, właśnie dookoła nory. To też jest ciekawe odkrycie. Publikacja zrobiona przez panią dr Sabinę Nowak na podstawie danych zebranych także w Puszczy Białowieskiej i w Beskidach. Czyli to polscy badacze pokazali, jaka jest tak naprawdę funkcja wycia wilków. A kiedy wilki zaczynają wyć? No we wczesnej młodości. Nie do końca wiedzieliśmy kiedy, no bo prawdę powiedziawszy, to trudno tak szczeniaki obserwować, ale dzięki tej fotopołapce okazało się, że już w lipcu bardzo pięknie zaczynają być. Nic choinka nie słychać. Czekajcie, ja może odepnę ten i puszczę jeszcze raz.
A sen ile może mieć? 2000. Wiekowo. Tak, to jest film wykonany w lipcu. One się głównie na początku maja rodzą, także to. Mały jeszcze. Mały, no. No chyba nic nie wykrzesam z tego, więc to ja Państwu zawyję potem, dobrze? Słychać tylko takie lekkie popiskiwania. O, no to takie jest niezbyt imponujące, ale mimo wszystko. Mikrofon do głośnika, by Pan podłożył. Tak, ale próbowałem i niestety nie wyszło. Dobra. To wycie wykorzystują także badacze oczywiście. Dlatego, że my staramy się wilki policzyć, staramy się dowiedzieć, gdzie one mają miejsce rozrodu, jak się między sobą komunikują. I jest taka metoda, którą można wykorzystać, można wyjść do wilka. Natomiast zapewniam Państwa, że ja przez te 20 lat badania wilków to no, słyszę je co roku mniej więcej kilka razy, ale nie jest to metoda zbyt owocna. Znaczy, można się zawieść na śmierć czasami w niektórych lasach i one nie chcą odpowiadać. Szczególnie są upiorne takie lasy, gdzie przez środek giną autostrady. I tak jest w Borach Dolnośląskich. Ja się nawyłem do ciężarówek ukraińskich, proszę mi wierzyć, po prostu... koszmar badacza. Tak, dlatego, że ja tu teraz będę konkurs robił. Możemy trochę światła? Tak, dziękuję. Dlatego, że ja tu widzę też osoby, które były już na moich wykładach. Państwo byli na moim wykładzie kiedyś. Tak? Ja pamiętam na wykładzie. Mogę Cię prosić? Przepraszam, że tak Cię wygarniam, nieprzygotowanego. Ale zrobimy teraz konkurs, dlatego, że Ty już wiesz mniej więcej jak wyć. No nie wiem tak. Dobrze, to ja ci pokażę, tylko potrzymasz mi mikrofon, żebym wiesz, nie wiął tak do... Straszna ta lampa jest tutaj. Poczujesz się jak pan Federowicz. Jak to? Tylko daj mi trochę wyżej. Albo w sumie. Badacze robią to tak, żeby to było proste, tak? I powtarzalne. Dlatego, że jak się w metodyce mówi, że no wyje się do wilków, no to następny może zawyć zupełnie inaczej, tak? I ta metoda, która była opracowana przez doktora Freda Harringtona, wygląda tak, że to jest taki schemat. Najpierw jest takie płaskie wycie, potem takie pikujące do góry i potem znowuż płaskie. Ja Państwu to zademonstruję, zapewne nieudolnie, bo no nie rozgrzałem się. Powiedziałem, no jestem takim małym, chudym wilczkiem i właściwie nic ci z mojej strony nie zagraża. O to chodzi właśnie, że podczas tej stymulacji my mamy skłonić wilki do tego, żeby nam odpowiedziały, a nie żeby uciekły, tak? Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki się ma tembr głosu. No i mogą Państwo podejrzewać, że na przykład młode osobniki, szczenięta, będą mieć ten głos trochę mniejszy, tak? Może im pokazać jak? Zawyjesz ze mną? To będzie, słuchaj, wycie jak dorosły z młodym. Zazwyczaj jest tak, że dzieci są niesforne. Ja wiem, że ty jesteś grzeczny, ale no. Dzieci zazwyczaj są wilcze przynajmniej, mniej grzeczne i one zaczynają wyć. I zrobimy takie dwie sytuacje. No najpierw ty postaraj się troszkę zawyć. No, wydaj jakiś dźwięk. No, dobrze, dobrze. I wiesz dlaczego? Dlatego, że wilczyca, która wie, że jest jakieś zagrożenie, podchodzi do szczenięcia i go przyciska do ziemi. Mówi cicho, nie odzywaj się. Dlatego, że tu jest coś niebezpiecznego. To, co wyje, to jest coś, co może ci zrobić krzywdę. Natomiast jak dookoła nie ma żadnego wycia, to zupełnie inaczej, czy nie ma żadnego zagrożenia, to zupełnie inaczej wygląda. Także wyj teraz, jeszcze raz. I tak pół godziny. Dziękuję Ci bardzo.
No i takie koncerty możemy faktycznie w lesie zobaczyć i najczęściej te najdłuższe koncerty, jak Państwo widzieli te badania pani doktor Nowak, to się okazało, że im więcej jest szczeniąt w grupie, im więcej jest tych wilków pod jakimiś krzakami, tym to wycie jest dłuższe. Dlatego, że jeden drugiego stymuluje, jeden drugiego podkręca. A jak są już same szczenięta, to można siedzieć w takim miejscu i słuchać czasami pół godziny i to się nigdy nie kończy. Natomiast tu są pewne niebezpieczeństwa, dlatego że ja obserwując niektóre zapiski początkujących, szczególnie biologów, odkryłem, że we wrześniu te wycia mogą trwać całą noc, ale po wnikliwej analizie okazało się, że to były jelenie. Także proszę uważać ze swoimi obserwacjami słuchowymi i nie zapisywać wszystkiego jako wilki. Ja jeszcze mam tutaj jeden slajd, jakby pan mógł przytłumić ten pożar. Lampę jakby pan mógł zgasić. O, ponieważ ja nie jestem w stanie państwu wszystkiego o wilkach opowiedzieć. Państwo są ludźmi ciekawymi, ciekawskimi nawet. Więc mogą Państwo też zobaczyć na te strony internetowe. Jedna to jest strona internetowa z naszego Wydziału Biologii, projektu poświęconego wilkom i tam można zobaczyć, czym my się zajmujemy. No bo ja jestem z Instytutu Genetyki i prawdę powiedziawszy mogę to Państwu opowiadać przez 3 godziny o podwójnej helisie w kupie wilka. Zapewne byłby to mało komediowy klub wtedy. Ale jeżeli Państwo są zainteresowani także takimi aspektami ochrony drapieżników, ale także ekologii, to zapraszam także na stronę Stowarzyszenia dla Natury Wilk. To jest organizacja pozarządowa, która się zajmuje drapieżnikami. Mam przyjemność być jej założycielem i wiceprezesem. Także zapraszam do poszerzania wiedzy i zapraszam do lasu. Mają Państwo wilki w Puszczy Kampinoskiej? Proszę trapić. Oczywiście tylko po szlakach, bo to Park Narodowy.